Poseł Pisu Radosław Fogiel odniósł się do zapowiadanych zmian w sądownictwie. Mowa m.in. o likwidacji dwóch izb Sądu Najwyższego. Takie postulaty wygłaszał w ostatnich dniach prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Krystian Markiewicz. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Krystian Markiewicz, zapowiada zmiany w polskim sądownictwie. Jego zdaniem już na pierwszym posiedzeniu nowego sejmu powinna zostać przyjęta uchwała stwierdzająca niekonstytucyjny wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy powinni podjąć też decyzję o odwołaniu sędziów wybranych przez obecną radę. Dwie nowe izby Sądu Najwyższego również miałyby zostać zlikwidowane. Z tym bezprawem trzeba skończyć jak najszybciej? Takie postulaty, zdaniem posła PiSu Radosława Fogla, zagrażają Polsce. To są, to są propozycje kuriozalne, no ale justycja nie jest stowarzyszeniem sędziów, nie jest związkiem zawodowym sędziów, jest quasi partią polityczną, no to są sędziowie skrajnie upolitycznieni, no widzieliśmy ich przedstawicieli chociażby na kampusie Rafała Trzaskowskiego, no, no trudno mówić, że to jest niepolityczna, niepartyjna impreza. Gdyby, gdyby ktoś próbował to w, wprowadzić, to rzeczywiście no, doszłoby do kompletnego kolapsu Połowy, podejrzewam, systemu sądowego. No, a co z wyrokami, które na przykład są w toku, gdzie, gdzie toczy się apelacja? W ocenie posła takie działania są niemożliwe, ponieważ to prezydent mianuje sędziów i wynika to jasno z konstytucji. Wystarczy wiedza z, z WOS-u, ze szkoły średniej, żeby wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak, jak odwołanie sędziego. Mamy tu do czynienia z jednej strony z jakimś takim. Populizmem prawnym, no a z drugiej, rzeczywiście z kompletnym zaślepieniem jakiejś grupy, która zapomina o tym, jaka jest ich rola, i uniesiona rewolucyjnym zapędem chce niszczyć kolejne instytucje państwa. Najbliższe posiedzenie Sejmu 13 listopada.